Pamiętam, że trochę z zazdrością patrzyłam się na inne osoby, które mogą pochwalić się takim pięknym uśmiechem. No to jest tak niesamowita zaleta. Taka ozdoba, piękny uśmiech i w ogóle możliwość takiego nieskrępowanego uśmiechania się, że uśmiechasz się do kogoś i to jest takie, wiesz, czyste, spontaniczne. Nie ma żadnych hamulców, żebyś ty kogoś obdarował uśmiechem. Ja sobie na to nie mogłam pozwolić w moim odczuciu i jakby poprzez te kompleksy, które się nawarstwiały przez wiele lat. Bo automatycznie mówię, o kurczę, zamknij buzię, bo będzie widać twoje zęby. Pamiętam, jak nie mogłam się pogodzić z tym, że będę nosić okulary, nie? Że byłam na przykład jedyną dziewczyną w klasie, która nosi okulary i nie wiem, że wszyscy się będą ze mnie naśmiewać albo coś. No a druga sprawa to właśnie te zęby. Czasy takie wczesnoszkolne czy gimnazjum to jest w dużej mierze bardzo ciężki okres dla wielu uczniów, w tym i dla mnie. No to tak jak, nie wiem, jest z grubymi dziećmi, nie? One zawsze są w jakiś sposób dyskryminowane. Ten, kto już nosi okulary, jest okularnikiem. No i ja też byłam taką okularnicą właśnie. Ja się bałam tego, że jak założę aparat, to wszyscy się będą śmiać, że noszę aparat. I to był taki konflikt tragiczny, nie? Z jednej strony masz brzydkie zęby i chciałbyś coś zmienić. Nie podobają ci się te brzydkie zęby. A z drugiej strony nie chciałbyś nosić aparatu, bo będą się z ciebie śmiać. Z perspektywy czasu uważam, że to była totalna głupota. Poddawanie się właśnie jakimś takim ocenom z zewnątrz. Teraz jakby no nie ma to dla mnie takiego znaczenia, bo w tamtym momencie mam wrażenie, że nie brałam pod uwagę swojego dobra, w sensie takiego zdrowia. Jak zaczęłam być z Robertem i wspólnie podjęliśmy te studia medyczne, to się okazało, jak istotne tak naprawdę jest to, w jaki sposób nasze zęby wyglądają, w jakim są stanie. Jak istotnie to w ogóle oddziałuje na to, po pierwsze raz, jak wyglądamy. Po drugie, w jaki sposób normalnie funkcjonujemy, w jaki sposób żyjemy, jemy, śpimy, oddychamy i tak dalej. No i patrząc się tak naprawdę na to, jak wyglądała cała nauka Roberta i jego, można powiedzieć, przygoda, która się rozpoczęła ze stomatologią. Jak zobaczyłam, w jaki sposób Dorota, Przemek, właśnie Robert, oni pracują tutaj w tym gabinecie, to czułam, że to są osoby, u których mogę szukać pomocy. Ślub to jest wyjątkowy moment w życiu dwojga ludzi, ale wszyscy doskonale wiemy, że każda kobieta w tym dniu chce wyglądać najpiękniej, jak tylko się da. Ja też chciałam, żeby właśnie ten ślub, to wesele, żeby mogła się cieszyć w taki nieskrępowany sposób. Po prostu szczerze uśmiechnąć. Robert ściągnął mi aparat ortodontyczny i to był dla mnie szok estetyczny. Prawdę mówiąc, ja w tym momencie nie pamiętam już, jak to było mieć te krzywe zęby. Tak szybko się przyzwyczaiłam do tych pięknych nowych. W ogóle nie pamiętam, jak ja w ogóle mogłam egzystować, jak ja w ogóle mogłam funkcjonować z czymś takim, żeby w ogóle nie móc wyrażać swoich emocji w sposób taki właśnie spontaniczny. Ja po prostu sobie w tym momencie nie wyobrażam, że mogłoby być inaczej. Dziękuję.